Zaczyna nam już tu wracać skrzyżowanie tramwajowe. Zapraszamy do metra. Witam Was tutaj, cześć, Częstochowa, i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z Zapraszamy do metra. W dzisiejszym odcinku jesteśmy na Bemowie. Nas tu dawno w teorii nie było, w sensie zazwyczaj mówię przy tych odcinkach, że dawno nas tutaj nie było, ale nie będę tutaj się to ściągać. Co ciekawego tutaj nam się dzieje? Ogólnie jedną informację tutaj na początku chciałem powiedzieć, jako taka ważna rzecz, iż niedługo pojawi się drugi materiał z tego filmu, gdzie nie będziecie musieli słuchać mojego gadania i takich innych rzeczy, gdzie będą faktycznie tylko zdjęcia i muzyka. Jak część osób chce głównie na to zobaczyć to spokojnie, to będzie niedługo też na kanale. Ale przejdźmy sobie do dzisiejszego mojego gadania. Czyli tak, po pierwsze, na rondzie już została zwężona trochę ulica, rondzie Bemowo, czyli obok stacji C04, Bemowo, stacja Bemowo. Tu jest zbyt dużo tej Bemowo. No tak czy siak, jest zwężona trochę jezdnia, ponieważ jest już przygotowanie do budowy, a właściwie odbudowy naszego starego skrzyżowania. Co możecie dokładnie zobaczyć na naszych zdjęciach, iż faktycznie powoli nam tutaj wraca stary układ naszej drogi. Część nowej jezdni została już zdrojona, zresztą mogliście ją widzieć w moim filmie, który się pojawił wczoraj. W północy, jakoś około pierwszej, gdzie tam zrobiłem lądowanie samolotem. Cliff to land, runway 3, lot to Romeo Bravo. Oczywiście dronem tak naprawdę, na tym pasie startowym, czyli nowej ulicy. Bardzo ładnie wygląda, jeszcze bez pasów i faktycznie ona tutaj będzie tymczasową, nową jezdnią, skrzyżowaniem i tak dalej, ale dokładnie jak to będzie wyglądać, to się dowiemy niedługo na dniach. Prawdopodobnie koło w maju, bo jakoś tam na przełomie maja, czerwca, w czerwcu może pojawi się nowe skrzyżowanie i rondo przestanie istnieć. Przynajmniej w części przestanie istnieć. To jeszcze dokładnie zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Natomiast nowa jezdnia, nowe ulice, to bardzo oczywiście ładnie wygląda. Natomiast jak wygląda sytuacja jeszcze tej na powierzchni, bym powiedział, to jest po pierwsze nasze wyjścia. Wyjścia na wszystkie z tej strony, rejony i tak dalej, do naszych metra później. Bardzo ładnie tutaj sytuacja przy nich wygląda. W części jest już instalowane schody ruchome, windy i ciągi. Także naprawdę tam się całkiem nieźle dzieje, jeżeli chodzi o to nasze wyjście w tymże tutaj rejonie. Ponadto wyjścia na środku ronda, nie ma jeszcze oczywiście wszystkich wyjść, brakuje dwóch wyjść w kierunku tramwajowego wyjścia do metra, w kierunku właśnie naszej pętli osiedla Górczewska i drugiego wyjścia obok tego wyjścia tramwajowego, bo tam aktualnie jest część ronda i jeszcze nie jest w stanie tego odbudować, właściwie wybudować, bo co tu odbudowywać. Natomiast większość wyjść, tak jak mówiłem, ma już daszki, część wind jest już powoli montowana, w sensie daszki, to też dużo powiedziane, głównie na razie to są ściany boczne, bo one będą miały szyby i inne bajery na dachu, więc tak to bardziej wygląda, daszki to mamy na brudnie, ale na brudnie to my ostatnio byliśmy. Ponadto na górze, czyli właściwie na poziomie 0, też są jakieś obiekty techniczne przy naszych torach odstawczych, gdzie nasze metro będzie zawracać. I tam sytuacja wygląda następująco. Aktualnie tam jest robiona, właściwie już kończone, izolacja stropów górnych. Także tak to wygląda. Nowe torowisko, to co mówiłem, ale to jest akurat na środku ronda. Ale nie wiemy jeszcze, kiedy będzie już uruchomione. Prawdopodobnie to będzie jakoś wakacje, nasze tramwaje tutaj wrócą, ale to tak bardziej można wywnioskować to z patrzenia na nasze skrzyżowanie, bo aktualnie konkretnej daty nie mamy podanej ani od naszej wykonawcy tutaj, metro, tramwaje, jeszcze jest cisza a propos nowych tramwajów, także też od razu mówię, nie wiem, czy tramwaje wrócą do naszej pętli osiedle Górczewska w najbliższym czasie. Oczywiście na pewno większość osób chciałaby, żeby wróciło, chociaż Tesco już nie ma, ale do na przykład autobusu 105 czy innych autobusów na pętli osiedla Górczewska na pewno by to było dobre, nawet przez ten krótki okres, zanim zaczną budować nam właśnie metro Lazurowa, Chrzanów i Karoliny STP. Natomiast tak czy siak aktualnie tak to wygląda. Jak wygląda sytuacja na dole? Macie tutaj parę zdjęć z metra, które nam zamieszcza tam w dzienniku budowy różne zdjęcia z podziemi, no i w podziemiach jest na poziomie minus 1 i minus 2. Aktualnie jest, no głównie tam jest podzielone tam na różne etapy i tak dalej, ale uśredniając. Wykończenia, uszczelnianie płyty dennej i ścian, tak to wygląda.
i to jest oczywiście w różnych miejscach, tak jak powiedziałem. Instalacje kablowe powoli się w niektórych miejscach pojawiają, malowania i pojawiają się nawet posadzki. Natomiast co ciekawe, właśnie a propos posadzek i tak dalej, na poziomie minus 2, czyli części, gdzie będziemy odjeżdżać naszym pociągiem w kierunku Brudna, będziemy mogli, no albo Karolina, na to jeszcze poczekam. Słuchaj, natomiast jestem ciekawy, kto chciałby stąd jechać w kierunku Karolina. W sumie z tramwajów to będzie miało nawet duży sens. No tak czy siak, na peronie pojawił się już, jest ustawiany powoli granit, także na części tam już peronu i tam dosyć dużo peronu jest już nawet ułożone. Oczywiście nie jest jeszcze ostatnia warstwa i tak dalej, ale powoli to nam tutaj się właśnie zaczyna pojawiać, także tam izolacje i tak dalej, inne bajery, rowery się pojawiają. Jeszcze ciekawostka jedna, która, dlatego ten odcinek się trochę pojawia później, już w maju miał się pojawić, właśnie w kwietniu jeszcze, to jest to, iż pojawiła nam się jezdnia asfaltowa i remont ścieżki rowerowej. Ścieżka rowerowa, nasza wzdłuż całej inwestycji na ulicy Gruczewskiej, jest aktualnie w remoncie. To znaczy, ten beton, po którym jeździmy i go nienawidzimy, jak jeździmy rowerami lub innymi środkami transportu, oczywiście rowerowego i tak dalej, UTO i tak dalej, no to jest tam beton, natomiast na części jest już wylewany nowy asfaltowy i nowy chodnik dla pieszych z ładnymi pytami, nawet z pasami dla osób niewidomych, specjalnymi ścieżkami, także to jest bardzo dobra nowina, że w końcu będzie można przejechać tędy na swoim monocyklu elektrycznym na przykład i nie mieć go do całego wykurzu czy ubrudzonego piachem i tak dalej, bo przejedziemy sobie ładnym, równym asfaltem z odpowiednią prędkością, dzięki temu też przy okazji. Także na pewno to jest dobra nowina. Cały remont jest zaplanowany na 4 tygodnie. Zaczął się jakoś już ostatnio. 2 tygodnie to jest remont ścieżki rowerowej, a później chodnika i tam na zmianę będzie kierowany ruch w różnych miejscach. Także to jest bardzo dobra nowina. Przechodzimy sobie dalej do wentylatorni szlakowej V05. I tam wygląda sytuacja następująco. Z góry możecie sobie najlepiej zobaczyć, jak to wygląda. Czyli no, jest tam parę obiektów, parę budynków i to wszystko będzie jakoś wykorzystane. No i oczywiście dwie dziurki, czy tam nawet trzy. Tam aktualnie jest. Izolacja została odebrana. Jest zbrojenie ścian i płyty dennej. Montaż też instalacji, okablowania i innych obiektów. Także tak to wygląda aktualnie tutaj naszej wentylatorni. Droga w najbliższym czasie w tym rejonie będzie przestawiana w przeciwieństwie do stacji Bemowo. Lecimy sobie dalej do naszej kolejnej stacji, czyli C05 Urlichów. No i tak, nasza stacja Urlichów. Tutaj sytuacja jest bardzo podobna jak do stacji Bemowo, ale ponieważ wygląda inaczej, jej kubatura jest inna i inne bajery rowery, no to wam powiem dokładnie, o co tu chodzi. Po pierwsze, tak jak możecie myśleć się, przy wyjściach jest podobna sytuacja. Ciągi, schody ruchome i windy są powoli już montowane w różnych miejscach. Na terenie całej stacji jest tego trochę tutaj. Schodów ruchomych tutaj nie żałowali na tym odcinku, tak samo na odcinku brudnowskim, więc nie mamy co się denerwować, tak jak na płockiej. Młynowie i księcia Janusza, także to jest dobra nowina, natomiast przy tym się nie denerwujemy. A czy przy innych rzeczach mamy się denerwować? Wyjście do Wola Parku nie jest idealne, ale to jest już taki projekt, więc na to nie mamy jak się właściwie tutaj denerwować. Natomiast jeżeli chodzi o całą stację, no to tak, wykończenia, uszczelnianie płyty dennej i ścian, tak wyglądają sytuacje na dole. W różnych miejscach jest też instalacja okablowania, posadzki, malowanie, nawet się pojawia murowanie, prace murarskie. Także tak wygląda na poziomie minus 2, minus 1, czyli pod ziemią tego, czego normalnie nie widać, jak się jedzie autobusem na tym bus pasowym ulicy Gruczewskiej, której mało kto się też stosuje tego, że ona jest tylko dla autobusów. Często widzę tam jakieś samochody, które nie wiadomo jakim cudem mają uprawnienia do jazdy tam częścią ulicy, ale jeżdżą to jeżdżą. Także tak to wygląda. Co dalej mogę wam tutaj powiedzieć na temat tej stacji? Tutaj nie będzie na razie przekładanej żadnej jezdni. Aktualnie ten zygzak, jaki jest po środku, pozostanie. Co ciekawe, tutaj dosyć prężnie idą prace z też urządzeniami tam na dole. Także to dobrze widać. I nasze windy na środku. W sensie tak, tutaj nie mamy chyba wind faktycznie na środku jezdni, co minus, bo nie będzie z czego się trochę śmiać, tak samo jak na stacji Młynów, gdzie mamy windę po środku i nie wiemy, o co chodzi.
Natomiast ogólnie całkiem nieźle. Tutaj też będzie demontowany nasz chodnik i ścieżka rowerowa, która się ciągnie dookoła całego naszego placu budowy. To bardzo dobrze, bo tutaj też się trochę tam po tym parkingu na wola parku się podskakuje do góry, do dołu, do góry, do dołu. Także tak, to dobrze, że to się zmieni. No i ogólnie, tak jak widzicie na zdjęciach, tak to mniej więcej wygląda. Zdjęcia, wydaje mi się, że nie są zbytnio stare, w sensie są z kwietnia. To wam powinno wytłumaczyć. Nie są z początku kwietnia, są mniej więcej z połowy kwietnia. Także tak to wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o naszą stację Ulrichów. I idąc dalej, dochodzimy do naszej komory demontażowej. I tutaj was może zdziwię, ale albo zdziwię, albo nie. Tam się sytuacja właściwie nie dzieje. Tam aktualnie jest zwietrzenie, część pracy tutaj kablowej, okablowania i tak dalej. Natomiast takiej stricte pracy tutaj na razie nie ma jako takiej. No bo tak, tu będą głównie tory, torowisko i tak dalej i przyłączenie do naszej stacji Księcia Janusza. A zanim do tego dotrze, to jeszcze trochę czasu minie. Więc póki co tutaj nawet nie uświadczymy zbytnio pracowników. Co to prawda ochroniarz tam jeszcze jest, sprawdzałem. Jak się nisko lata, to wychodzi. I na razie na tym bym powiedział, że tutaj oczywiście więcej się dzieje też na poziomie minus 1, ale to wiadomo. Mówiłem wam teraz na temat całej tutaj inwestycji i obiektów, ale to nie wszystko. Mamy przecież jeszcze tunele, które zostały zmienione przez tarcze TBM. I jak wygląda sytuacja w tunelach? Nie jest tak bardzo zaawansowane jak na odcinku brudnowskim, ale na odcinku brudnowskim jest to bardziej po prostu zróżnicowane. Tutaj co prawda nie mamy układanego torowiska, jak na tamtym odcinku, ale mamy bankiety dolne i boczne są już na części właśnie tutaj wylewane i tak dalej. One powstają powoli i na całym odcinku mniej więcej jednoznacznie, natomiast to jest na części. A na części, gdzie już zostały zrobione te bankiety, powstają elementy podtorza. Także już tam niedługo tory, szyny i tak dalej. Zresztą na stacji Bemowo i w sumie na komorze demontażowej też możecie zobaczyć w różnych miejscach, że pojawiły się już szyny. Także niedługo może jakieś torowisko na dole też już zawita. Także to dobra nowina. Jestem przekonany, że część z was na pewno jest ciekawa, kiedy usłyszymy ten komunikat. Uwaga, pociąg, kierunek Bemowo. I wam powiem, mniej więcej wam powiem, w jakich datach będziemy mogli to zobaczyć. A mianowicie, prawdopodobnie koło listopada 2022 roku usłyszymy komunikat: stacja Brudno. Drzwi otwierają się z lewej strony. To będzie prawdopodobnie koło listopada następnego roku 2022. Natomiast tutaj jest sytuacja lepsza, bo już w przyszłe wakacje będziemy mogli usłyszeć komunikat: stacja Ulrichów. Drzwi otwierają się z lewej strony. I to bardzo dobrze, a konkretnie w kwietniu 2022 roku prawdopodobnie przejedziemy się już metrem. Mówię prawdopodobnie, bo nie wiadomo, czy nie będzie jeszcze jakichś kolejnych opóźnień czy innych rzeczy. Miejmy nadzieję, że nie. Nie chciałbym kolejnych opóźnień. To nie jest odcinek centralny, żebyśmy mieli cały czas go opóźnionego. I bardzo chętnie bym się przejechał. Nie powiem, że dla mnie to jest jakiś game changer, jeden czy drugi odcinek, ale kolejny odcinek do Karoliny faktycznie trochę moje życie tam polepszy. W sensie nie wiem, jak będzie wyglądać w ogóle moje dalsze życie, to po pierwsze. Natomiast na pewno to mi polepszy sytuację. A tutaj dojazd metrem do węzła przesiadkowego z tramwajami metro Bemowo to na pewno będzie duża zmiana. I sądzę, że to będzie duża zmiana dla całego Bemowa. A jakby w końcu przeciągnęli dalej za ciepłownią Wola tramwaj do Ursusa, no to byłoby też ciekawie. Oczywiście tam tym tunelem, jakby go poszerzyli, żeby w tunelu byłyby po dwa pasy dla samochodów i po środku tunel dla tramwajów. To byłoby coś. Szkoda, że o tym nikt nic nie mówi i nie będzie tego budowanego. A teraz na koniec, żeby nie było, że tak nudno kończymy, pokażę wam taką ciekawostkę. A mianowicie teraz macie zdjęcia danego obiektu, jak on wygląda teraz ze stacji Bemowo. I możemy się cofnąć w czasie do tego, jak wyglądało to samo miejsce miesiąc temu. I nawet może mi się udać cofnąć o 2 miesiące do tyłu. W ten sposób możecie zobaczyć, jak progres na naszej stacji Bemowo wygląda. Tak samo możemy się przenieść w innym miejscu na stacji Ulrichów i zobaczyć, jak wygląda aktualnie tamta stacja. Cofnąć się do tyłu, tam macie napisany miesiąc, jaki aktualnie pokazuje. I jak było tego mało, możemy się cofnąć jeszcze do tyłu.
ten sposób możecie zobaczyć, jak dokładnie nasz postęp prac idzie do przodu. I jeżeli ta część Wam się spodobała, napiszcie o tym w komentarzu, abym wiedział, że takie rzeczy byście chcieli widzieć. Mam nadzieję, że Wam się podobało i jeżeli tak, to będziemy to częściej pokazywać. Jeżeli Wam się ten odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, pogadać i inne rzeczy, zapraszam na mój serwer Avizlandia. Linki do niego w opisie na Discordzie. No i co dużo nie mówić. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale. Na moim kanale w najbliższym czasie pojawi się kolejny odcinek z zachodniej i później tam trochę przystopujemy. A, no i pojawią się odcinki dwa osobne z serii, oczywiście z naszej stacji C04 i C05, jak wygląda sytuacja bez mojego gadania, w takim ciszy i spokoju. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!